mówiłem ale szybciej. Mówiłeś, jechałem najszybciej jak mogłem. Nie było najszybciej. Wiedziałam, że się wam do czegoś przydamy. Jak przekonacie Edytę, żeby was stąd wyciągnęła? Edytko, proszę, słodka dziewczynko, wyciągnij nas stąd. Mówię, że wyrwiemy im zderzak, ale to nic. Michał popłacze wieczorem. Czy możemy urwać wam zderzak podczas wyciągania? Bardzo proszę, nie. Nie po miesiącu posiadania tego pojazdu pięknego. Nie! Przepraszam, jaką liną się szarpie samochód? A ja nie wiem, jaką się szarpie samochód. Kinetyczną. Ale obciachowcy, co? Nieprawda, ja też tak zaczynałam. I wcale się w ogóle nie dziwię, że wpadł. Jedyna dziewczyna na rajdzie będzie wam ratowała dupę. To nie jest obciach? No jest obciach. Dla mnie nie. Ale taka dziewczyna to nie. To nie jest obciach. Ja pierdzielę, jak adrenalina. O to chodzi. Ta nagroda nie będzie nasza, ponieważ to prawdopodobnie jest przewidziane dla największego pechowca, czyli oczywiście nie dla nas. Pierwsza próba, zgubiliśmy się od razu. W sumie jak się tak tymi pitkami umocuje, to coś będzie widać. Napęd się skończył, poszliśmy nad staw, opalanko, pokąpaliśmy się. Po co się topić cały dzień? Nie no, na razie co dwie załogi dopiero odpadły, a mamy trzecią godzinę rajdu, więc spokojnie. Co robisz? Kleję buty, bo odpadają. Sznurówek nie. To jest eko nagroda. Dla tego, kto nazbiera najwięcej śmieci. Co? Najwięcej śmieci dla tego, co nazbiera. To jest nagroda. I to wygramy, bo wziąłem dwa worki na śmieci i przywieziemy dwa pełne. Wystarczy posprzątać patrona. Boże, nasz Jeep tak wiedzie? Ojej. Teoretycznie wszystko jest fajne, mamy dwie ekipy, mamy doświadczoną ekipę Bartek i Filip i mamy niedoświadczonego pilota, który dzisiaj po prostu dostanie wpierdziel, taki klasyczny offroadowy wpierdziel. Jeżeli tylko ktoś kierował, a nie pilotował, to myśli, że to wszystko jest takie proste i że to rzeczywiście wychodzi się i tylko się macha rękami i pokazuje, żeby przejechać między dwoma drzewkami. Jak siedzisz w samochodzie, to nic nie widzisz, na przykład czy są jakieś skarby, czy coś tam i to nie musisz pokazywać, tak jak startującemu samolotowi, nie wiem, na lotniskowcu. Tu lewo, coś tam, musisz coś wymyślić takiego. Musisz podjechać stamtąd, tutaj na wprost, tam jest pociągka. Na razie to jest proste, Dytka, widzisz same zjazdy i podjazdy. Jak się dobrze trasę wyznaczy i się wjeżdża równolegle do góry, to się nic złego nie dzieje. Największa satysfakcja jest taka, jeżeli na przykład oni robią próbę i muszą użyć wyciągarki, a ty wymyślisz mi taką trasę, że zrobimy to bez wyciągarki, wtedy jesteśmy zajebiści. Rozumiesz, o co chodzi? To jest najfajniejsze. Zrobiliśmy to bez wyciągarki, a nie z wyciągarką. Dzieciaki. Dzięki pilotowi, który mi nic nie pokazał. O rany! Adam! Damy radę? Oczywiście, że damy radę.
drapu żyli wcześniej, to by nie było problemu. Dlaczego mi pilot nie powiedział? A dlaczego kierowca się upadł, że przyjedzie? To z tyłu ponoć. Z tyłu, do tyłu wyjedziemy. Pij mocno! Ładna szkoła przetrwania. Dobrze, dobrze. Ja myślałem, że wyciągareczka pójdzie w ruch, a tu nie ma lipy. Pod koło! Pij mocno! No nie byłam w takiej roli, ale stwierdziłam, że chyba na zawsze przy niej pozostanę. Tak ci się spodobało? Ponieważ jest bardzo fajnie, dużo więcej się myśli, dużo więcej się biega, dużo więcej się robi, a kierowca ma trochę nudno. No i co? No i co? Trzeba mieć trapy ze sobą. Zdjęcie i pokazać dziewczynie, jak się bawią kobiety na takich rzeczach. Czekaj, daj ci połogę. Poczekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ona jest? Nie wiecie jej życiu. Wiem. Zaraz, puść mnie. Lino najlepiej. Nie wiem, jak ona jest bita. Bita jest tadzik. Tam kawałek dalej asfaltem. Tadzik ma moc jednak. Jest moc. Dziękuję. A proszę bardzo. Chodź, może tylko być kobietą na razie. Teraz Edyta ma naukę pilotażu. Od najlepszego pilota pod słońcem, czyli mnie. Moja nauka będzie głównie na tym polegała, że będę obserwował. A wykład zrobię później. Ja sądzę, że Filip możesz wjechać. A jestem silna. Dobra. Już! Po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć, że mogę zostać pilotem jakiejś ekipy, która posiada bardzo dobry samochód bez pilota własnego. Możecie mnie wynajmować. W cudzysłowie. Pakuj się do Zmoty, zobaczysz, jak będzie wyglądała twoja przyszłość, jak tylko nas będzie stać na taki samochód. Dobra, połowa dnia. Masz dość, czy nie? Z tego, że komary gryzą, to jest cudownie. Co prawda nie bardzo rozumiem, dlaczego ten rajd się nazywa osuwisko. Chyba dlatego, że suwy się osunęły. Ich nie ma. I ich nie ma. Albo nawet jakby ktoś przyjechał suwem, to by go tu już nie było. No ale... Life is life. Ja ten rajd bym nazwał bzykowisko. Bo komary tak bzyczą i napierdzielają, że się nie da wysiedzieć. Edytka po paru godzinach ma lekki zjazd, troszkę przysypia. Kocki dwa. W błocie upieprzone obydwa.
Ale my to nie wjeżdżamy. Jak no to jak nie? To nie? No nie. Jak to nie? No nie ma takiej opcji. Nie! Dobra. Musimy wygrać. Byliśmy dzisiaj tak świetnym teamem. Sprawne akcje. No parę pieczątek odpuściliśmy, ale to ze względu na to, że Filip w poniedziałek jedzie do pracy samochodem, ty jutro do kościoła. No to nie mogliśmy przesadzić. Drugie miejsce, załoga numer 301. Edyta Fruba, Adam Kwiatek. Pierwsze miejsce w klasie przygoda. Załoga numer 300, Bartek Sawaryn, Filip Różalski. Brawo! To jest pierwszy rajd, w którym wreszcie coś wygraliśmy. Po roku walki w teren wizji w końcu doczekałam się swojego pierwszego pucharu. Gratuluję. Za drugie miejsce. Zajebiście, bardzo mi się podobało, ja to lubię jednak szybkościówki, chociaż zawsze się tego wybierałem, ale to jest to, co lubię. Ten patrol nie miał prawa w ogóle wygrać żadnego no więc esa. Wszyscy się patrzyli, jakim cudem ta kupa złomu wygrywa cokolwiek. Może być do sprzedania, jeżeli ktoś życzy.